cinema. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Szanowni Państwo, pierwszym naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy. Panie ministrze, mieliśmy okazję jakiś czas temu rozmawiać na temat emisji, pozwoleń na emisję CO2. Jakie będzie to miało skutki po tej debacie, potem na myśle, który był podejmowany w Unii Europejskiej, w parlamencie. No ale wczoraj wiem, że pan minister spotkał się, było spotkanie ministrów środowiska Europy. Jak pan ocenia to, co stało się, bo Polska będzie domagała się wyjaśnień Komisji Europejskiej w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2. W razie potrzeby zaskarży decyzję, tak pan minister powiedział. Co to znaczy dla nas? Tak, rzeczywiście wczoraj Rada Europy Ministrów Środowiska trwała bardzo długo, była bardzo intensywna i była zdominowana przez wypracowanie stanowiska jako Rada Ministrów Środowiska, przyjąć w stosunku do założeń dyrektywy odnośnie europejskiego systemu handlu emisjami. I tak jak ojciec powiedział, parlament przyjął takie swoje stanowisko w tej sprawie, zaostrzając to i całkowicie odchodząc jakby od porozumienia paryskiego, które zostało wynegocjowane w końcu 2015 roku. I tam chcę powiedzieć, że postanowieniem paryskim było powiedziane tak, że każde z państw ma uczestniczyć w, o te, które ratyfikuje oczywiście porozumienie paryskie, ma uczestniczyć na bazie dobrowolności z poszanowaniem swojej specyfiki gospodarczej i że głównym celem w ogóle porozumienia paryskiego, które odwołuje się do konwencji klimatycznej, jest to, aby dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Mając do tego dwa pola działania, a mianowicie z jednej strony redukcja emisji, a więc innowacyjność, nowe technologie spalania, nowe źródła energii, bardziej efektywne, a z drugiej strony wykorzystywanie dwutlenku węgla do regeneracji środowiska przyrodniczego, do regeneracji gleb zniszczonych, do regeneracji lasów, do sadzenia tych lasów, po to, żeby była lepsza woda, żeby było lepsze powietrze, żeby chronić bioróżnorodność, żeby gleby bardziej produkowały albo lepiej, bardziej, więcej i lepszą żywność, żeby produkowały, a w związku z tym, żeby również walczyć z głodem i walczyć ze zjawiskiem migracji. I to jest porozumienie paryskie. Natomiast Komisja Europejska w swojej w ogóle działalności również w ramach tak zwanej polityki klimatycznej wytyczonej produkując GIODO tylko i wyłącznie skupiła się na redukcji emisji i to jest to szczególnie w sześciu działach produkcji, a mianowicie w produkcji energii elektrycznej, ciepła, papieru, szkła, cementu i stali. I tu Komisja Europejska chce jakby rządzić twardą ręką i dawać równocześnie limit emisji. Ja wielokrotnie o tym mówię. To jest bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki, gdyż polska gospodarka, szczególnie polska energetyka, oparta jest o nasz taki skarb narodowy, jakim jest węgiel kamienny. I tego węgla kamiennego mamy bardzo dużo, czyli prawie 90% całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o węgiel, to tego węgla znajduje się na terenie Polski. I tu mamy rozwinięty przemysł, technologie związane właśnie z tym nośnikiem energii. Chcę również powiedzieć, że Polska to jest kraj sukcesu, ogromnego sukcesu,
który dokonał tej, miał dokonać redukcji emisji na poziomie 6%, dokonał na 32%. Mamy emisję przez dzień na głowę mieszkańca poniżej średniej europejskiej, ale jesteśmy więc jakby liderem. Niemniej Komisja Europejska jakby nie dostrzegała wczoraj zupełnie, zresztą podobnie jak i Parlament Europejski, że jest porozumienie paryskie i za wszelką cenę chciała przeforsować to swoje stanowisko, żeby zaostrzyć albo tak zwane podnieść ambicje, bo to jest nowa moda języka europejskiego, podnieść ambicje, czyli żeby Komisja Europejska mogła bardziej rygorystycznie działać w tym kierunku, żeby przydzielać coraz mniej limitów emisji, a w związku z tym, żeby produkcja była coraz bardziej droga, a również coraz bardziej ograniczała politykę. Oczywiście jest to niezgodne z porozumieniem paryskim. Jest to niezgodne również z postanowieniami, które były podjęte w ramach takiej nieformalnej Rady Unii Europejskiej w 30 września ubiegłego roku. Był później Rada Europejska, czyli premierzy również występowali tam. Też było uzgodnienie, że będziemy przestrzegali porozumienia paryskiego. Natomiast wczoraj doszło do swego rodzaju, ja bym powiedział nawet skandalu i Polska była przeciwko temu, ale nie tylko Polska, tylko również kraje, gdy się policzyło łącznie ich głosy, jest taka specjalna procedura w Unii Europejskiej, jest mniejszość blokująca. I z Polską najpierw zagłosowało 11 państw, więc była to jedność blokująca. No wtedy doszło do swego rodzaju, ja bym powiedział, precedensu, że zgodnie z obowiązującym prawem, miałem już powiedzieć nie, to porozumienie nie zostało zawarte, będziemy dyskutowali na następnej Radzie. Przewodniczący Rady, współdziałając z Komisją Europejską, stwierdził, że w takim razie zrobimy przerwę i inaczej przeredagujemy dokument i może uda nam się to z ich punktu widzenia patrząc, przeforsować. Po pewnej przerwie, po półgodzinnej przerwie okazał się drugi dokument i w tym drugim dokumencie było coś tam poszczególnym państwom dano, bo tam są gra interesów, tak każde państwo dba o swoje interesy. No i okazało się, że to było znowu dla jednych bardziej sprzyjające, dla drugich znowu nie do przyjęcia i znowu mieliśmy większość blokującą, czyli Polsce udało się doprowadzić do tego, że zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z traktatem akcesyjnym, myśmy zablokowali tą decyzję europejską. I później doszło do następnego kuriozalnego stwierdzenia, a mianowicie stwierdzono, że w takim razie jest to stanowisko przyjęte, ale według nowych procedur głosowania, które będą obowiązywały od 1 kwietnia, wtedy nie będzie tej mniejszości blokującej, wtedy będzie można dalej to dyskutować. A więc podsumowując całe zdarzenie, jest to swego rodzaju skandal. Ja nie widziałem jeszcze tego rodzaju, żeby była tak procedowana jakakolwiek prawo w jakimkolwiek państwie. Temu w tej chwili się przyglądamy z punktu widzenia prawnego. Będziemy opracowywać swoje stanowisko i takie stanowisko zostanie opracowane w Ministerstwie Środowiska. No i postaramy się to wyjaśnić na szczeblu Unii Europejskiej. A więc chcę powiedzieć, że z Polską głosowała mniejszość blokująca, czyli raz 11 państw, drugi raz 9 państw, wszystko w innym wymiarze, bo tam ta liczba głosów się liczy w zależności od wielkości państwa. W jednym i drugim przypadku Polskę wsparło duża ilość państw, idąc w tym rażące łamanie prawa. Pytanie, panie ministrze, czy zabezpieczenie interesów polskiej gospodarki, czy innych gospodarek europejskich może być jakoś interesem wspólnoty europejskiej, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy, chcielibyśmy być tą awangardą zieloną, tak? Ci zieloni, czy lewicowi, czy ci, którzy w ten sposób patrzą na Europę, chcieliby, żeby Europa była właśnie awangardą, ale kwestia tych interesów polskiej gospodarki, bo może nam się to odbić, bo wygląda na to, że przede wszystkim ta dekarbonizacja Europy, nie wiem, jeżeli Francuzi, Niemcy odchodzą od energii atomowej, jaką mają alternatywną propozycję dla swoich gospodarek, bo przecież też ich nie będą zwijali. Nie wiem, skąd będą brali pieniądze, więc te procedury, które pan mówi, budzą wielkie wątpliwości, nie tylko dla nas, ale i dla innych państw,
No, co są w stanie zrobić, żeby jakiś kaganiec nie został nałożony i co więcej, tak jak pan mówi, że te porozumienie paryskie, które mają globalną, czy pokazują tą globalną umowę klimatyczną, nie mówią nic o dekarbonizacji, tylko o pewnej neutralności klimatycznej, no to to zostaje odrzucone, tak jakby w ogóle tego spotkania czy tego szczytu w Paryżu nie było. Tak, ojcze, rzeczywiście tak jest, jak ojciec powiedział, zresztą podnosiłem to, zaprotestowałem przeciwko temu, gdyż wyraźnie porozumienie paryskie mówi o neutralności klimatycznej, czyli mówiąc inaczej, tyle można emitować dwutlenku węgla, ile żywe zespoły przyrodnicze pochłaniają z powrotem, czyli jesteśmy na zero. Natomiast Komisja Europejska powróciła po paru miesiącach tego szoku, który przeżyła na porozumienie paryskim, z powrotem do koncepcji dekarbonizacji. Oczywiście to wczoraj oprotestowałem. Proszę ojca, tutaj Polska również. My jesteśmy naprawdę krajem, który jest liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji na bazie właśnie naszych zasobów energetycznych. My musimy budować bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju, ale popatrzcie państwo, średnia emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca w Polsce jest poniżej średniej europejskiej, prawda? Takie państwa jak Niemcy, które też mają ambicje zaostrzenia tej polityki klimatycznej, mają większą emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Francuzi mają może troszeczkę mniejszą, ale gdyby się policzyło konsumpcję, czyli ile konsumują produktów, które są wyprodukowane poza Unią Europejską, gdzie ta emisja jest rzeczywiście bardzo duża, no to gdy się przelicza na konsumpcję, to Francuzi biją nas na głowę pod względem tej konsumpcji. Ale to jest swego rodzaju hipokryzja i tu Polska stoi wyraźnie na stanowisku, tak, respektować prawo. Mamy prawo, to jest porozumienie paryskie, załącznik do konwencji klimatycznej. Polska jest liderem w tym kierunku, zmierzamy w kierunku neutralności klimatycznej. Mamy najlepsze osiągnięcia i nie pozwolimy sobie z punktu widzenia naszej gospodarki niszczyć tej polskiej gospodarki, bo nie ma ku temu najmniejszych podstaw. I w podobny sposób wypowiadały się inne państwa, jak już powiedziałem, było ich 11, później 9, ale zmieniły się w układzie tej paki głosowej, mówiły to samo, czyli Unia Europejska wyraźnie zaczęła państwa zaczęły protestować przeciwko temu, że jest w jawny sposób łamane prawo i również w jawny sposób łamane procedury postępowania i tworzenia prawa i o tym trzeba jasno sobie powiedzieć. Polska delegacja stała na bazie podstaw prawnych, na bazie uzgodnień, na bazie porozumień, któreśmy później zawierali w ramach Unii Europejskiej, gdzie wyraźnie potrzeba uniona. A więc specyfika poszczególnych państw, konsensus, przecież to były dwa postanowienia i Rady Unii Europejskiej, środowiska i Rady Europejskiej, gdzie byli premierzy, to było podnoszone, własny miks energetyczny, a więc poszanowanie swoich specyfiki. Tu się okazuje, że właśnie w wydaniu Komisji Europejskiej nie liczy się to, nie liczy się jakby klimat, tylko liczy się jedna rzecz, kto ma dawać limit emisji i trzeba, aby ten limit emisji dawała Komisja Europejska, a żeby ten przydział limitów emisji kosztował jak najwięcej, gdyż wtedy doprowadzi się do eliminacji węgla w całych procesach gospodarczych Unii Europejskiej. Mnie się wydaje, że w tej chwili można już jasno powiedzieć, że to jest nie walka to z klimatem, tylko to jest walka z polskimi zasobami energetycznymi, z polskim węglem. I o ile ten węgiel przejdzie w inne ręce, powiedzmy to obce, no niebawem okaże się jak najbardziej ekologicznym nośnikiem nie tylko energii, ale również i produktem do tego, żeby służył człowiekowi, ale on musi być pewny w innych rękach. I co dalej z tym? No w tej chwili, proszę ojca, tutaj analizujemy to w sensie prawnym, konsultujemy to również z naszymi kolegami z innych rządów, które mają podobne stanowisko i Polska będzie zgodnie z procedurami prawnymi występowała o, prosiła o wyjaśnienie tej sprawy łącznie z Europejskim Sądem, czyli CTS-em. To jest Europejski Sąd przed Trybunałem Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem wszystkiego najlepszego. Bądźmy optymistami, mnie się wydaje, że prawo jednak europejskie musi funkcjonować. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Jan Szyszko, minister.
minister środowiska. Rotmistrz Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się cię nie stali. Hej, hej, rotmistrzu z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Tysiące zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Naszym gościem jest pan profesor Jan Żaren, pan senator. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie profesorze, dziś ważny dzień dla Polaków. Możemy chodzić z głową podniesiony. 1 marca to dzień pamięci żołnierzy wyklętych. Dziś uroczystości też, chociażby niedawno zakończyły się w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent Andrzej Duda wręczał oznaczenia państwowe kombatantom, osobom pielęgnującym pamięć żołnierzy wyklętych. Wiem, że też wcześniej było spotkanie, w którym uczestniczyła Zofia, córka Obtułowicz Pilecka. Tak, też uczestniczyła w ważnych wydarzeniach, bo jeszcze zaplanowano na 16 udział pana prezydenta w Warszawie, na Mokotowie, później apel pamięci przy grobie nieznanego żołnierza, msza święta w archikatedrze. Więc patrząc na to, co dzieje się w Warszawie, to rozumiemy, ale w wielu miastach, może nawet we wszystkich, gdzieś jakiś znak tej pamięci o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, tych, dzięki którym my też uczymy się i dumy, miłości do ojczyzny i myślimy, co to prawdziwy patriotyzm. Tak, zgadza się. Rzeczywiście z tych zdań, które wypowiedział, jedno spróbujmy dalej pociągnąć wspólnie, mianowicie Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to jest, jak się okazuje, bardzo ważne święto w naszym kalendarzu, bardzo ważne, bo autentycznie przeżywane przez Polaków, a jednym z takich wymiarów tego święta to jest to, iż ono jest uroczyście obchodzone w każdym praktycznie zakątku Polski, ponieważ żołnierze wyklęci to przede wszystkim bohaterowie lokalni. To dziesiątki tysięcy żołnierzy, oficerów, którzy najczęściej wywodzili się nie tylko i wyłącznie z tej wielkomiejskiej inteligencji polskiej przedwojennej, ale najczęściej z małych miasteczek, z wiosek. I właśnie tam, w tych małych miasteczkach i wioskach, byli oni niegdyś w ciągu czasu PRL-owskiego
dyplomaci honorują żołnierzy wyklętych. My w przestrzeni tej wielkomiejskiej funkcjonującej w Toruniu czy w Warszawie możemy nie do końca rozumieć, jaki to jest potencjał olbrzymi żołnierzy wyklęci, by właśnie ta duma z lokalnej historii mogła dotrzeć do lokalnej społeczności. To za sprawą żołnierzy wyklętych jest możliwe. Te przydrożne krzyże, które przez wiele dziesięcioleci mogły być anonimowe, mogą kryć właśnie prawdę o wydarzeniu, które tam miało swój tragiczny finał. Tam można dzisiaj stawiać kamienie pamięci, można także w mniejszych i większych miasteczkach zmieniać ulice, tak żeby właśnie uhonorować tych lokalnych bohaterów, a ponieważ przez to zjawisko żołnierzy wyklętych przeszło, jak obliczamy, do 200 tysięcy ludzi, to naprawdę jest z tego grona najlepsze brylanty, a było ich bardzo wiele. Wie pani senator, że tak mówiła pani Zofii Optułowicz-Pileckiej o 10 z miejscem, jakim można powiedzieć była, bo nastąpiło symboliczne otwarcie bramy aresztu, bo myślę o więzieniu na Rakowieckiej. Tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych w zeszłym roku zapowiedzi, że takie muzeum się tworzy. Dziś stało się to faktem. My cały czas jak gdyby nie możemy zrozumieć, dlaczego tak wiele lat potrzeba było, tak odległa to historia już i tak wiele pracy ktoś włożył w to, żeby tacy jak chociażby Bronisław Pilecki czy inni wyklęci, z którym walczył aparat państwa, których oczerniano, których w efekcie też zamordowano, mówiąc, że to zgodne z prawem tamtejszym, że to byli wrogowie naszego narodu, wrogowie państwa niepodległego, które o tą niepodległość też walczyło przez wojny. Jak do tego doszło, że tyle lat potrzeba? Jak pan profesor na to patrzy? Bo przecież ten demokratyczna Polska od 1989 roku i też byliśmy tacy, no, że nie potrafiliśmy nic z tą historią zrobić. Tak. Mnie się wydaje, że najważniejsze czynniki, takie, które warto wyartykułować, a trzeba rzeczywiście poszukiwać odpowiedzi na te zadane przez ojca pytania, to są następujące. Po pierwsze, rzeczywiście po okupacji niemieckiej znaczna część narodu polskiego była potwornie zmęczona. Chciała odbudowywać kraj, odbudowywać życie rodzinne, codzienne i żołnierze wyklęci im dalej w te tragiczne lata stalinowskie spojrzymy, tym byli coraz bardziej odizolowani od pozostałej części społeczeństwa i zrozumienie ich racji było coraz odleglejsze. Samo zresztą zjawisko żołnierzy wyklętych też się coraz mocniej ograniczało do 1947 roku. To były jeszcze tysiące, to były jeszcze oddziały, których widok mógł napawać pewnym optymizmem, że jednak ta niepodległa kiedyś powstanie. Po sfałszowanych wyborach ze stycznia 1947 roku, po amnestii, po jawnym w gruncie rzeczy widzeniu tej rzeczywistości, że ona jest niezmienną, że Anglosasi nie będą ratowali polskiego narodu, że Stalin i komuniści mogą zrobić wszystko. Racje tych ludzi leśnych przestawały być widoczne i nawet z czasem można powiedzieć, że tak po ludzku przeszkadzali swoją niezłomnością, bo już gdzieś codzienność była w innych problemach, w innych też sferach, nawet czasem mocnego oporu wobec komunizmu, ale już nie oporu tego zbrojnego, kontynuującego czas Armii Krajowej. Co gorsze, ci niezłomni byli w procesach bardzo często jawnych, politycznych, z wielką
tę wszechogarniającą magię propagandy kłamliwej, oczerniali o zbrodnie najcięższe, jakie można było sobie wyobrazić, o kolaborację z Niemcami, właśnie z tymi Niemcami, którzy panowali jako okupanci i ich okupacyjny czas dotknął niemal każdą rodzinę polską. To oskarżenie o sprzyjanie Niemcom i kolaborację z nimi było w związku z tym bardzo takim odpychającym od żołnierzy wyklętych. No i w końcu trzeba sobie też powiedzieć, że to nie tylko życie pod kloszem spowodowało, że społeczeństwo polskie nie mogło zdążyć ze zrozumieniem tych racji żołnierzy wyklętych, ale także wyrosły nowe pokolenia PRL-owskich elit inteligencji, która ta inteligencja w jakiejś mierze przeszła też czasem zresztą chlubnie te późniejsze dekady PRL-u, znalazła się na terenie wolnej Polski jako autorytety, ale oni nie odczuwali w latach 90. żadnego związku przyczynowo-skutkowego i takiego emocjonalnego z tym dziedzictwem polskim, które wiąże się z pokoleniem żołnierzy wyklętych, ponieważ oni wyrastali jako beneficjenci właśnie tego systemu stalinowskiego czy następnych lat PRL-u. Ciężko im było tej polskiej inteligencji nie do końca szukającej szerszego i głębszego kontaktu z historią Polski nadążyć z kolei w drugą stronę niejako za tą potrzebą identyfikacji nie z PRL-em, tylko z tysiącletnim dziedzictwem państwa polskiego. Mam wrażenie, że także część inteligencji polskiej, tej wchodzącej w lata 90. z kapitałem bycia opozycją, bycia częścią ruchu Solidarności, była także, mówiąc wprost, na tyle odległa od nie tylko polskiego dziedzictwa, ale także od nosiciela polskiego dziedzictwa, czyli Kościoła katolickiego, że także przez ten filtr pobytu wewnątrz Kościoła polskiego nie mogli odczuwać za mocno tego związku emocjonalnego. I w końcu chyba także jakiś interes polityczny lat 90. powodował, że trudno było się tej części postkomunistycznej i z drugiej strony Solidarnościowej
kolejowe z lat 44-56 były haniebne i odbierały im cześć w sposób wyjątkowo niegodny. Ale to nie docierało do szeroki publicznej, bo jednocześnie nie było przyzwolenia, żeby temu zjawisku skromnie ukrytemu towarzyszyło bardzo jednoznaczne rozliczenie z kolei sprawców tychże mordów tego całego środowiska stalinowskich i późniejszych aparatczyków, którzy jednak przeszli suchą stopą przez rok 89 i tak miało być na zawsze. Pytanie do... Jak też sobie z tym radzimy, to nie tak, że teraz musimy oko za oko tak tym się kierować, ale to pytanie o tą sprawiedliwość, czy my pracujemy nad tym, bo tak jak ludzie Kościoła cierpieli, prawda, księża, biskup i to przecież nawet stan wojenny, myślimy Popiełuszko czy inni kapłanie, ale wcześniej arcybiskup Baraniak czy inni. Kaczmarek. Tak. Teraz to jest radio, to przecież radio może krzeszczeć, radio może szumieć. Proszę nie zapomnieć oczywiście o księdze Jeremiasza, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rozdziały. Oczywiście o Biblii, nie zapomnij o Biblii. Serce w piersi rośnie, ale właśnie kwestia tej sprawiedliwości. Czy nasze państwo na tyle, nie wiem, jest niesprawne, ułomne, czy ci, którzy no, powinni tutaj podjąć to, co jaka blokada można powiedzieć w tym, żebyśmy o tą prawdę mogli i zawalczyć, ale i ją poznać? To znaczy, jeśli chodzi o sprawiedliwość, to gdzieś raczej już jesteśmy spóźnieni, by na ziemi się o nią zatroszczyć, bo ideologia jest nieuchronna i zdecydowana większość tych, którzy mogli być publicznie i sądownie nazwani oprawcami, niezależnie od wysokości kar, które by dostawali, zdecydowana większość już nie żyje, więc w tym sensie tej satysfakcji także i sami żołnierze wyklęci mieć nie mogą, bo ostatni żyjący i cieszmy się, że ich mamy wśród nas, ale też już zdecydowana większość zmarła i nie ma ich wśród nas. Natomiast niewątpliwie coś jest w tym dobrego, jeśli dobrze rozumiem te zamysły Pana Boga, że dzisiaj oddajemy przed... Radio Conchita, także widzicie Państwo. Radio to jest radio. Trzaski, praski.